Państwa serdecznie w kolejnym magazynie kulturalnym. Jak widać, gościmy w Teatrze Osterwy, gdzie już niedługo kolejna premiera. Tym razem po spektaklu Trzy razy Piaf, granym na scenie kameralnej Teatru Letniego, powracamy na dużą scenę. Obejrzymy spektakl reżyserowany przez dyrektora teatru Jana Tomaszewicza, przezabawną farsę. Proszę Państwa, bez seksu, proszę. Nowy spektakl w Teatrze Osterwy to komedio-farsa autorstwa Antoniego Mariotta i Alistaira Futa. Reżyserem sztuki jest dyrektor Gorzowskiego Teatru Jan Tomaszewicz. Panie dyrektorze, po raz kolejny sięgnął pan po farsę. Dlaczego? Bo kocham tego rodzaju gatunek dramatu teatralnego. Wychowałem się na farsie, na komedii w najlepszym polskim komediowym teatrze, Teatrze Syrena w Warszawie. Zasięgałem swojego doświadczenia warsztatowego od największych aktorów, takimi jak pani Hanka Bilicka, Tadeusz Pluciński, pan Bogdan Łazuka, pan Kazimierz Brusikiewicz, Teresa Lipowska, pan Wiesław Drzewicz, no i wspaniały pan Roman Kłosowski, który u nas na tej scenie Teatru Gorzowskiego występuje w tej komedio-farsie. To jest komedio-farca, troszeczkę nawet bardziej skomplikowany rodzaj, jeżeli chodzi o realizację i granie aktorów. Farsa troszeczkę polega na gagach, na pewnych sytuacjach. Tutaj natomiast w komedii jest jeszcze jedna trudność, że trzeba puentować pewne zdarzenia, pewne sytuacje, które pojawiają się na scenie. I to jest wielkie wyzwanie dla aktorów teatru. Ale także dla reżysera. Jak się reżyseruje taki trudny gatunek? To mi sprawia ogromną przyjemność. Moja ocena jest subiektywna. Ja wypoczywam, pracując przy tego rodzaju sztuce. A w ogóle przebywanie w teatrze to jest dla mnie przyjemnością. I ja, jeżeli wchodzę do budynku o godzinie 8 rano, a wychodzę po 22 albo 24, to jest ten okres wypoczynku i przyjemności. Dziękuję. Dziękuję również. Bohaterami sztuki są Frances i Peter, nowożeńcy, którzy właśnie otrzymali służbowe mieszkanie nad bankiem, w którym Peter pracuje. Pewnego razu młoda małżonka zamawia szwedzkie szkło, lecz zamiast niego pocztą przychodzą pornograficzne zdjęcia. Peter i Frances w akcję pozbycia się kłopotliwej przesyłki wciągają kasjera bankowego, Briana, którego gra Krzysztof Tuchalski. Panie Krzysztofie, jaką gra pan postać w tej sztuce? Postać nazywa się Brian Ranikles, jest urzędnikiem bankowym, jest zaprzyjaźniony z głównymi bohaterami tego spektaklu, z młodym małżeństwem, młodym stażem. Jest trochę niebezpieczny poprzez swoją nierozwagę, a zajmuje się też między innymi, jest skarbnikiem w Zrzeszeniu Obrońców Moralności Młodzieży. No i to tak w skrócie właściwie. Istnieje takie przekonanie, takie myślenie, że komedia to się taka samo się gra, to się nazywa czasami samograj. Jest to największa nieprawda, jaką słyszałem na świecie. A farsa jest trudna do grania. Angielska farsa jeszcze bardziej trudna niż inne farsy, bo polega na tempie, pewnego rodzaju rytmie mówienia. Polega to także na odpowiednim puentowaniu dowcipu słownego na przykład, prawda, jeżeli chodzi o dowcip właśnie taki słowny, no i na pewnego rodzaju szybkości. Jest to podwójny wysiłek, bo to jest podwójny wysiłek w sensie fizycznym, psychicznym. Tam nie może być właściwie cienia pauzy. Jeżeli ta pauza jest malutka, to ona coś znaczy. Akcja, jak to w farsie, jest szybka i wartka. Telefon dzwoni nieustannie, ciągle ktoś puka do drzwi. Młodzi małżonkowie otoczeni są mnóstwem ludzi, a genialne, jakby się na początku wydawało, posunięcia Briana okazują się fatalne w skutkach. Biedny Brian prawie odchodzi od zmysłów. Denerwuje się też Krzysztof Tuchalski przed premierą. Jak przed każdą premierą, samopoczucie nie jest najlepsze. Nie, no tak, tak, to jest z biegiem czasu człowiek się orientuje, że ta odpowiedzialność jest coraz większa i dopóki się nie wejdzie na scenę,
to człowiek się czuje bardzo niepewnie, jest stremowany i taki, no bo nie wiadomo, co nas spotka po drugiej stronie. Ale jak już wejdę na scenę, to jakoś się już to rozkręca wszystko. Do udziału w spektaklu reżyser Jan Tomaszewicz zaprosił znanego wszystkim z roli Maliniaka Romana Kłosowskiego. Panie Romanie, pan u nas w Gorzowskim Teatrze gości już po raz drugi. Po raz drugi. W ogóle jestem zaprzyjaźniony z ziemią lubuską i z ludźmi z tej ziemi lubuskiej, bo miałem kiedyś przyjemność dwa razy reżyserować w Zielonej Górze. Jeszcze między innymi był dyrektorem, także wicedyrektorem był pan Tomaszewicz, który jestem zaprzyjaźniony od iluś lat, bo to także mój współkolega z Syreny mi to grali, a tutaj no, zrobiono mi wspaniały jubileusz 50-lecia. Grałem tutaj Horodniczego w spektaklu Rewizor Gola. No, mam bardzo miłe wspomnienia, nie tylko w ogóle artystyczne, ale także koleżeńskie. No, daj Boże zdrowie. Czyli jak dyrektor Tomaszewicz zaproponował panu występ gościnny w tej farsie, to nie miał pan wątpliwości? No właściwie miałem już wątpliwości, dlatego wie pani, bo no, obieg seksu troszkę taki leciwy już. No ale ja kiedyś miałem kontakt z tą sztuką właśnie w Warszawie, no i namówił mnie Janek, żeby spróbować jeszcze raz. No i jeszcze próbuję. Długo pan w Gorzowie będzie w związku z tym? No proszę pani, będę tyle, ile będzie potrzeba. To znaczy cyklicznie gramy teraz tu cały tydzień, potem wiem, że w kwietniu gramy, potem mamy grać w maju, będę dojeżdżał. Dojeżdżam sam, nie tylko już w tej chwili z żoną, która mnie towarzyszy i się mną opiekuje. Niedługo się zadomowi pan u nas. No ja jestem już zadomowiony w sumie bardzo, bardzo tak jakbym był u siebie, u bliskich. No to bardzo miłe. A proszę powiedzieć, jaką postać gra pan w tej sztuce? Proszę pani, zobaczcie, no mówię, że jestem obiekt seksu, leciwy obiekt seksu. No w trybach intrygi seksualnej, pornograficznej, gram inspektora bankowego, który przez przypadek no, wpada no, w perypetię, w której treścią jest ta sztuka. A czy trudno gra się w farsie? Bo to jest angielski humor. To jest trudny humor. Nie, farsa jest bardzo trudna, dlatego farsa wymaga i rytmu, i autentyczności. W farsie nie wolno kłamać, nie wolno udawać. To wszystko, mimo że to jest czasami bardzo abstrakcyjne, ale to musi być autentyczne. A czy trudno? No, czy ja wiem? Wydaje mi się, że trudno. To po efektach sądźmy. Jak się pan czuje przed premierą, która niedługo już? Proszę pani, ja się czuję coraz gorzej, dlatego że czym człowiek jest starszy, tym ma większe poczucie odpowiedzialności. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie. Ja nie chcę być jaskiniowcem, ja nie chcę być jaskiniowcem. Ja chcę Lulu. Trzeba przyznać, że farsa to najlepszy sposób na przynajmniej chwilowe oderwanie się od rzeczywistości. Żyjemy w tak smutnych czasach. Życie jest naprawdę okrutne. To, co oglądamy w wiadomościach, to są same katastrofy, morderstwa, wybuchy, tajfuny i inne różnego rodzaju tragedie. Dlatego farsa jest czymś, co daje naprawdę odetchnienie. Jest to chwila bardzo dobrej zabawy, kiedy można się odprężyć, dobrze bawić, uśmiechnąć się wreszcie i naprawdę wyjść z uśmiechem z teatru. Bez seksu proszę. Angielska komedio-farsa Jana Tomaszewicza w Gorzowskim Teatrze. Zapraszamy.